Witam wszystkich. Chciałem teraz nagrać filmik, bo taka sytuacja. Widzicie, dwa błękitne skalary razem pływają. Prawdopodobnie samiec i samiczka. Ten większy to prawdopodobnie samiec. I tutaj ta samiczka. Niedawno ten samiec i ta samiczka razem składały mi ikrę w wcześniejszych filmikach. Jest to nagrane. Teraz znowu tu się para stworzyła i te dwa walczą z tym, znaczy walczą. Ewidentnie widać, że po prostu bronią miejsca w akwarium. Akwarium jest na pół przez nie przedzielone. Teraz trochę przestało tej rywalizacji, bo zbliżyłem się do akwarium, pewnie myślał, że będę je karmił. Już ich pora kolacji. No ale jeszcze widać jakieś zaczepki. Nic raczej niepokojąc, jakoś się nie dzieje po prostu. Bronią swoich terytoriów, a że jest jeden samiec, to samiczki rywalizują. Troszkę wody brakuje w akwarium, widać światło się tam odbija od lustra wody. Tam pewnie za chwilę zupełnie będzie dobrze. Już nie będzie blendowało. Już woda uzupełniona. O, patrzcie, patrzcie. Widzieliście to? Jakie zacioby złapały. Właśnie dolałem wody. Się nie odbija. A dlaczego ten brak tej wody? Dlatego, że żeby nie marnować wody, żeby oszczędzać, jest susza i tą wodę z akwarium używam do podlewania kwiatków na balkonie. I przez to częściej jest woda podmieniana, jest częściej dolewana świeża. Świeża oczywiście odstana przynajmniej z jeden dzień. W dużej mierze też w moim przypadku jest to woda przygotowana, też woda w kranie jest twarda i dzięki temu ten kamień się osadza na garnku i ta woda już w tym momencie po przygotowaniu jest dużo miększa. Może będą składać ikrę, dlatego tak walczą. Nie, to zobaczymy. Ups. Jeszcze chwilę, może się coś zadzieje. Kura mi przeszkodziło. Dobra, to na razie na tyle. Do usłyszenia.